zakończona sukcesem. Mamy żwirek dla kota. Mamy żwirek, mamy też 4 drzewki picia. Jedziemy samochodem i jedziemy dalej gdzie? Do Garwoli. Do psychiatryka, jakbyś Marcina. To tam jest też wydarz psychiatryczny opuszczony? Nie opuszczony. Jakby cię do opuszczonego nie odwiedzę, cię do aktywnego wiozę. A no to chyba, że tak, ale pada. Ja pierdolę, mamy łyse zimowe opony. Nie łyse, tylko dobre i letnie już, bo nie są zimowe. Ty, to nie kłam do kamery, kurwa. Są zimowe. Chcecie zobaczyć? Są zimowe i letnie. Nie, teraz nie będę hamował, kurwa, ostro, bo wyleci już to. Misja zakończona sukcesem. Mamy żwirek dla kota. Mamy żwirek, mamy też 4 drzewki picia. Jedziemy samochodem i jedziemy dalej gdzie? Do Garwoli. Do psychiatryka, jakbyś Marcina. A to tam jest też wydarz psychiatryczny opuszczony? Nie opuszczony. Jakbym cię do opuszczonego nie odwiedzę, cię do aktywnego wiozę. A no to chyba, że tak, ale pada. Ja pierdolę, mamy łyse zimowe opony. Nie łyse, tylko dobre i letnie już. Bo nie są zimowe. Ty nie kłam do kamery, kurwa. Są zimowe. Chcecie zobaczyć? Są zimowe i letnie. Nie, teraz nie będę hamował, kurwa, ostro, bo wyleci już to. Zobaczmy kebab, który jest na dworcu i... Chciałaby, by nas policja asfaltowała, musiałem wjechać tam, gdzie tylko autobusiki mogą. Ale też sobie jedli kebab, więc nas zostawili. Teraz szukamy, gdzie się zaparkować. Tak, ale... bo wszędzie jest parking płatny. To raz, a wszędzie są drogi jednokierunkowe. Kurwia, no. Wszędzie jest zakaz parkowania, nie wiem, czy... A samochody i tak parkują. Nie wiem, jakieś kurwa, co nie robią. Po co z tym tak skoro parkują? Tam jest dworzec. Idziemy na kebab. Panie Marcin? Tak, zobaczymy jaki garwoliński. Garwoliński kebab zaraz zobaczymy. Gdzie? To jest woda. Nie, to sos kebaba. Marcin się upierdolił. To uczciwe rzeczy Marcin. Ale kebab dobry. Obsługa jest strasznie wścibska, wredna. Taka menda kurwa obsługiwała nas. Ale kebab dobry. Także za 7 zł. To jest zapiekanka Asi, której nie dojadła. Teraz już wiecie, czemu Marcin się... zapaskudził kebaby. Zaraz wezmę. Jest do dupy. No. Tak, pan nam nie wykręcił baku. No, poza tym nasz samochód dalej pali 30 litrów na 100 km. Zatrzymuje, bo dalej skali nie ma. Popalić może więcej. No, wracamy do Warszawy. Nie rada, na uwadze mnie, yo! Nie stwori radę moje, yo! Nie zweryfikuj trochę prawdziwości, tyle o tym dzięki, no! Znowu no, jesteśmy w Warszawie, metro Młociny. Zrobiliśmy ogólnie 200 km. Ogólnie po nic. Jutro prawdopodobnie też tyle zrobimy, tyle, że może z czymś wrócimy. Teraz zapierdalamy, podjąc to blok, ustawiamy betę, wsiadamy do Jarisa. Gdzie ja wsiadam? Spierdala to mamuś. Pieniążki za mieszkanie zabić. Jezu, pada. Jacek, to deszcz. Albo śnieg. To tak, nie, to samolot. Nie, to super Rysio. Jego iPhone. Jego. Ale zapierdala.
Gaz, jedziemy. Gdzie masz to nagrywać? Dobra. Kurwa. Nie, naprawdę nie masz to nagrywać. Dobra. Dzień się zaczyna. Ja nie znam egzaminu. Asia się wykąpał. No właśnie. Jest świeży i czysty. Asia pisze, że ten... Że... No... Trudno. Będziesz tu teraz. No proszę Państwa, nawet woda nie ma takiego widoku w domu. Słoneczko. LOL. Ja myślę, że to na kawę świecie. Idziemy do Garwolina po raz drugi po... Zmieniamy ci procenta różowy stopni. Ale jestem skurwiony. Pan od tej tak, jawy, którą oglądaliśmy dzisiaj rano, już pan przerał. I Marcin jest skurwiony. Strasznie skurwiony. Zadzwoniłem do niego, powiedziałem, tak, w sobotę przyjeżdżam, rezerwuję ten motocykl. Jakieś mośki przyjechały, jakieś chłopaki młode, które kurwa nawet nie umią go odpalać. I go biorę. Skurwiony pan. No, a my kupiliśmy bak w sumie po zwykłej cenie, bo pan musiał się uszczypnąć nawet na 20 zł, mimo że jechaliśmy tutaj dwa razy. No ale chuj, no ważne, że jest cały. Mało się pierdolę. Ten dworze. To w naszym poprzednim odcinku pod tytułem Wypad do Garwolina. Idziemy na kebab. Kebab z Garwolina, dla mnie dobry. Po raz drugi, dla Marcina. Po raz był lepszy. Tutaj najedliśmy się, mamy bak. Dalej obrotomierz nie działa, ale to się zrobi. Zrobi się. Więc szukamy kolejnego szrotu. O kurwa. To jest zielone ogórkowe Audi za nas. Audi to nas goni, ale jakieś szare. Jest w szrocie, ale nie ma nic do E30. I widzimy właśnie fotoradar, który działa. Nie możemy wyjechać. Lubisz to? No.